I'm sure you will agree, some memorable images there. Zgodzicie Państwo, że to wspomnienie wyjątkowych chwil. Wspaniałego kompozytora i niezwykłego turniejów. Tak, Masza, jak widzisz, Mistrzostwa Europy UEFA są teraz jednym z największych sportowych wydarzeń na planecie. Jestem pewien, że ich twórca, Henri Delaunay, nie mógł sobie nawet tego wymarzyć i tego przewidzieć. Poza obrazami, jakie każdy turniej zostawia w pamięci miliardom widzów na całym świecie, zostają nam także muzyczne wspomnienia, które przywoła teraz jeden z najciekawszych polskich zespołów. Powitajmy Audiophiles. Kampione, 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 oe, o, kampione, 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 oe, o. It is the passion flowing right on through your veins, and it's the feeling like you're also glad you came. It is the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. Come forza, come forza, come forza, che il tempo de parar. Come forza, come forza, come forza, che il tempo de matar. Forza, 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 forza. Feel the rush. Step in.
fighting more. Our Salvation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking my time right behind my back. And a message coming from my eyes says, slip it along. Państwa, oni naprawdę nie używają żadnych instrumentów, poza samymi sobą oczywiście. And now it's almost time to find out the makeup of the nine groups. Wyłonić 9 grup z 51 państw, które będą walczyć o bilety na turniej finałowy. Of UEFA Euro 2012. And here to help us pomogą nam with the w tym goście specjalni. Please welcome two very special guests and tournament ambassadors. Są oni ambasadorami turnieju. Z Polski piłkarz grający 80 razy w reprezentacji. Wygrał klubowe mistrzostwo Europy z Juventusem w 1985 roku. Z Ukrainy zdobywca złotej piłki w roku 2004. Jest także zwycięzcą Ligi Mistrzów z Milanem z roku 2003, a także najczęściej reprezentujący Ukrainę w historii piłkarz. Zbigniew Boniek, Andriy Szewczenko, drodzy Państwo. Witaju. Andriju, дуже приємно тебе бачити сьогодні. Андрій, вспомняли, що I'm going to ask Andriy, the greatest goal scorer of Ukraine, about his ambitions now, if you don't mind, in Ukraine. Питання дотичне амбіції Андрія. Сьогодні ти перед собою ставиш. По тилу вспомнявих успіхах, яка є його амбіція? Приємно знаходитися здесь. І це для мене дуже велика честь, і мені би хотілося, як ігроку, я никогда не участвовал в финальной части 2000, чемпионата Европы, и мне бы очень хотелось сыграть, особенно в своей стране. Of course, it's a great honor for Andriy to be here. And for, like, for a top player of Ukraine, his dream is to be in the final. Jako dla najlepszego piłkarza Ukrainy, jego marzeniem jest gra w finałach w roku 2012. You won the European Champions Cup in 1985 alongside the today's president of UEFA, Michel Platini. Wygrałeś mistrzostwo Europy razem z prezydentem UEFA, Michel Platini, w roku 1985. Oczywiście mowa o zwycięstwie. How do you feel right now? O zwycięstwie z Juventusem. When the championships come to Poland for the very first time. Zwycięstwie w Pucharze Europy. Translated into Polish. W 1985 roku zdobyłeś Puchar Europy wspólnie z Michelem Platinim, grając w Juventusie. W 82 był medal na Mistrzostwach Świata i to były wspaniałe chwile, ale jak czujesz się teraz, kiedy Mistrzostwa Europy po raz pierwszy w historii przybywają do Polski? Dziękuję, że o tym przypomniałeś i sukces osiągnąłem wespół z Michelem Platini, także obecnym na sali Giovannim Trapattoniem. Muszę jednak powiedzieć, że jako Polak zawsze najbardziej byłem dumny, kiedy mogłem grać w koszulce reprezentanta kraju. Niestety, nie będę miał tej przyjemności, co Andriy, uczestniczyć bezpośrednio, bo jak widać, różnica czasu troszeczkę jest. Niemniej życzę wszystkim uczestnikom wspaniałych eliminacji, wspaniałego Euro, a szczególne życzenia gorące są dla polskich kibiców futbolu, dla polskich piłkarzy i polskiego trenera. Dziękuję. So I'll translate what Zbyszek said. He's always had his biggest honor as representing his country, but at the moment he's a bit older than Andriy, so he cannot hope for our for Euro 2000 as a player, but he will wish all the football fans and all the participants of Euro 2012 all the best and all the Polish football fans great satisfaction from Euro 2012. Thank you. Thank you, gentlemen. Andriy and Zbyszek will now take up their position. Zbigniew Boniek i Andriy Szewczenko zajmują teraz swoje miejsca, ponieważ zbliża się czas losowania. To begin official proceedings here in Warsaw. But first, a chance to show the Welsh najpierw jednak pokażemy kibicom w Europie, co ich czeka. Przyjrzyjmy się miastom, organizatorom Euro 2012.
Te obrazki, drodzy Państwo, obejrzało, jeżeli nie setki milionów, może nawet miliardy widzów w ponad 100 krajach. Wspaniała reklama dla Polski w Ukrainie. Drodzy Państwo, to help with the official proceedings and complete our draw table panel. Mamy jeszcze dwóch ambasadorów. We are honored to be joined by the first Ukrainian player to be named European Footballer of the Year. To jest pierwszy ukraiński piłkarz, który został wybrany piłkarzem roku w Europie w roku 1975, a także legenda polskiej piłki, który zdobył 32 gole w 61 meczach. Oleg Błachin i Andrzej Szarmach. Gentlemen, it's fabulous to have you both here with us. Przyjemność gościć was. Andrzej, urodziłeś się w Gdańsku. Widzieliśmy jego piękne obrazy przed chwilą. Czego mogą oczekiwać kibice odwiedzający twoje miasto? W Gdańsku, stamtąd pochodzisz. Czego mają oczekiwać kibice futbolu, przyjeżdżając w twoje rodzinne strony na Mistrzostwa Europy? No, jako człowiek z Gdańska jestem dumny, że tak piękne miasto będzie jednym z organizatorów tych mistrzostw. No ja z mojej strony, co bym chciał, zapraszam wszystkich już dzisiaj na przyjazd do tego miasta. Przyjeżdżajcie, będziecie mile przyjęci. I'm proud that such a beautiful city as Gdańsk will be one of the hosts of UEFA Euro 2012. I invite everyone to my home city. Everyone will be welcome. And I want to ask Oleg Błachin, of course, about what he pytanie feels Olecha that Euro Błachina. 2012 pytanie is coming o to, to Ukraine in Ukrainian. Jak czuje się Oleg Błachin w związku z tym, że Euro 2012 będzie ja na Ukrainie i w Kijowie? Długo szli k temu. To duży prestiż dla naszych stron. A dla mnie duża cześć uczestniczyć w tej żerebiewce. Thank you. Dziękuję. For sure, we were waiting for a long time. Oczywiście for this czekaliśmy moment, o to bardzo dawno. Waiting. And for Oleg i wciąż himself, nie możemy się tego doczekać. To be here dla Błachina jest to zaszczyt i także przyjemność bycia dzisiaj w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Panowie Błachin i Szarmach zajmują swoje miejsca. Drodzy Państwo, zaczynamy ceremonię właściwą, czyli losowanie. Zapraszamy na scenę Gianniego Infantino, który jest sekretarzem generalnym Europejskiej Unii Związków Piłkarskich UEFA. Oto właśnie ten gentleman, uśmiechający się na większości zdjęć, zresztą nic dziwnego. Gestując taką pozycję, jest sporo powodów do optymizmu. Thank you, Masha, thank you, Piotr. Podziękowanie w kierunku Maszy Jefrosininej i Piotra Sobczyńskiego. Serdecznie. Witam serdecznie, sorry. No, poszło naprawdę dobrze. Welcome and hello to everybody. So, all 53 UEFA 53 zespoły, które są członkami UEFA, biorą udział, ale Polsce i Ukrainie możemy już gratulować, ponieważ zakwalifikowaliśmy się automatycznie. Oczywiście jesteśmy gospodarzami, więc łatwo to zrozumieć. By wyjaśnić techniczne zasady losowania, przygotowaliśmy krótką animację. Proszę o skupienie. Oto właśnie zasady losowania. The 51 associations are classified on the basis of the UEFA national team rankings. Zespołów jest zaklasyfikowanych na podstawie grudniowego rankingu UEFA. Pots 1 to 5 losujemy z 6 koszyków. And pot 6 tworzonych zostanie 6 teams. 9 grup. The draw starts with pot 6 and ends zaczynamy with pot 1. Zaczynamy od koszyka 6 i kończymy each na pot pierwszym. Is entirely before proceeding to the next pot. A ball will first be drawn from pot 6 to determine the team in 6th position in group A. The second tak to ball drawn wyglądało. Zaczynamy od koszyka 6 i zespoły z tego koszyka mieszczą najniżej w grudniowym rankingu UEFA trafiają do najniższych miejsc w swoich grupach. Następnie uzupełniamy grupy z koszyka numer 5. Musimy, drodzy Państwo, stworzyć 9 grup, ale 6 z nich będzie miało po 6 zespołów. W 3 grupach znajdzie się zaś 5 drużyn. 16 drużyn będzie uczestniczyło w Euro 2012. Polska i Ukraina mają już swoje miejsce. 9 zwycięzców grup i jeden, który będzie najlepszy z tych, które zajmą drugie miejsce w grupach, znajdą się automatycznie po kwalifikacjach. 4 zwycięzców play-offów, czyli meczów barażowych,
w listopadzie roku 2011 uzupełni grono 16 finalistów. So, that was indeed very clear and all the teams know what to do to qualify. Czyli wiemy już, co trzeba zrobić, jak to będzie wyglądało. Ale z powodu specjalnych okoliczności Armenia i Azerbejdżan, a także Rosja i Gruzja nie będą wylosowane w jednej grupie. To jest decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA. A powodów mogą się Państwo oczywiście domyślać. Drodzy Państwo, czas na prawdziwe emocje. Zaczynamy losowanie. And we start immediately with pot number 6 here on zaczynamy the od koszyka numer 6. Side. The teams of pot number 6 are Azerbaijan. W koszyku szóstym Azerbejdżan, Luksemburg, Malta, Wyspy Owcze, Andorra i San Marino. And I would like first to ask Andrei to shuffle. Zaczyna Andrzej Szewczenko, który musi pomieszać te kulki. Let's see. I wyciąga pierwszą. Which is the first team drawn in this 225 przedstawicieli poszczególnych federacji jest na sali. And it is Azerbaijan. Azerbaijan, the first team in the Euro 2012, Mr. Bertie Fuchs. Bertie Fuchs. Happy in the first row here. Niemiecki trener reprezentacji Azerbejdżanu, uśmiechnięty. With the second ball. Grupa A. Oleg. Oleg Błochin losuje zaś ball. Drużynę Andory. And the second one is Andorra. Andorra joins group B. Czyli Andorra jest w grupie B. Thank you. Oczywiście. Proceed. To nie są jeszcze te największe emocje związane z losowaniem, ale trzeba zacząć od podstaw. To wszystko są rzecz jasna, drodzy Państwo, drużyny, które nigdy nie grały w turnieju finałowym. No i też ich szansa przyjazdu na Euro 2012 nie jest zbyt wysoka. Luksemburg. And it is Luxembourg. Luxembourg joining group D. Luxembourg. Luksemburg jest w grupie D. Which had three victories in the 96 qualifiers, even against the finalist Czech Republic. Ale wspomnienie tego, że Luksemburg potrafi już wygrywać swoje spotkania. And the next one is San Marino. San Marino. San Marino joining group E. Grupa E. San Marino rywal. Looking for the first victory z którym w eliminacjach do RPA wygraliśmy 10-0 w Kielcach. And we go on. With Malta. Malta. Malta joining group F. Grupa F. Malta joining group F and Malta who recently celebrated their 50th year of affiliation in UEFA and I move. Malta. Świętująca 50-lecie członkostwa w UEFA. Teraz nasza polska część. Następny koszyk, koszyk numer 5. Zobaczmy, kto jest w koszyku numer 5. Montenegro, Czarnogóra, Albania, Estonia, Gruzja, Mołdawia, Islandia, Armenia, Kazachstan i Liechtenstein. Bardzo ciekawym zespołem jest Czarnogóra, debiutant. Oni uformowali swoją reprezentację w roku 2007, a więc nie mieli już możliwości wystąpienia w eliminacjach do Euro 2008, a w eliminacjach do Mundialu spisali się tak sobie wyprzedzając tylko Gruzję. Armenia, exactly what should not have happened. I to właśnie nie powinno się stać. Armenia i Azerbejdżan, wiadomo więc, że Armenia nie trafi do grupy A. Czyli Armenia będzie w grupie B. To jest to, o czym obradował Komitet Wykonawczy UEFA. Także Armenia, drodzy Państwo, do grupy B. Teraz Andrzej Szarmach losuje ten zespół, który będzie w grupie A. Kazachstan. Kazachstan. Kazachstan into group A. Tutaj już obiekcji nie ma. Kazachstan i Azerbejdżan w grupie A. Okay, let's see on group C. Grupa C. Estonia. Estonia joining the Estonia Faroe Islands i Wyspy Owcze. C. To jest, drodzy Państwo, oczywiście spowodowane tym, że z powodu liczby drużyn musimy mieć 6 koszyków. Z 6 zespołami i 3 z 5 to będą te grupy G, H i Albania. Albania. Albania, grupa D. D. Joining Luxembourg.
Chyba nigdy nie oglądaliśmy tak spokojnie losowania eliminacji, no ale pierwszy raz w historii one nas bezpośrednio nie dotyczą, choć Franciszek Smuda oczywiście jest na sali. Mołdawia. Mołdawia w grupie E. San Marino. I kto będzie rywalem Malty? To będzie skompletowanie tej najsłabszej stawki. Gruzja w grupach sześciu zespołowych. Gruzja i Malta w grupie F. No i mamy teraz grupy GHI, te pięciodrużynowe. Tak więc pierwszą drużyną w grupie G będzie Czarnogóra. Montenegro with President Savicevic. Dejan Savicevic, prezydent AS Milanu. Widzą Państwo go, być może przemknął nam tu gdzieś centralnie w tym poprzednim kadrze. Wielki zawodnik, teraz szef Federacji Czarnogóry. Islandia. Islandia w 10 eliminacjach brała udział. Oczywiście ani razu nie wystąpiła w turnieju finałowym. No i oczywiście nie jest to żadna niespodzianka. Będzie to Liechtenstein closing group I. Thank you very much, gentlemen. I move back to Ukraine. Wracamy teraz do strony ukraińskiej. Kolejny koszyk. Koszyk numer 4. A w nim mamy. Pod number 4. Also there before we start, let's just have a look at the teams. If I forget, you remind me, because. Prośba, aby przypomnieć o tym, że Latwia, musimy najpierw powiedzieć sobie, kto jest w koszyku. Belarus, Słowenia, Łotwa, Belgium, Węgry, Litwa, Białoruś, Wales, Belgia, Walia, Macedonia i Cypr. To jest koszyk numer 4, drodzy Państwo. In this pot number four. I zaczynamy oczywiście od grupy A. Let's start. Some very interesting teams, some very strong teams already in this group four. To są już mocniejsze drużyny. Belgia, odradzająca się Belgia do grupy A z Kazachstanem i Azerbejdżanem. Belgium the finalist in 1980 in Italy. Na pewno nie będzie łatwo. Dick Advocat, no trudno znaleźć uśmiech na twarzy selekcjonera tej reprezentacji. So we go on with the second one. Macedonia. Which is the former Yugoslav Republic of Macedonia. Była Republika Jugosłowiańska. To są te literki F i R przed angielską nazwą Macedonii. Grupa B, Macedonia, Armenia, Andora. Grupa C. Andrzej Szewczenko. Słowenia. Recently qualified for the World Cup. We join group C. Zespół, który zakwalifikował się do RPA, do Mundialu, a w eliminacjach już po grze w RPA będzie walczyła z Estonią i Wyspami Owczymi. Olech Błochin losuje kolejną drużynę do grupy D, do Albanii i Luksemburga. Grup D, Białoruś. Joining group D, Albania and Luxembourg. Grupa D, Białoruś, Albania, Luksemburg. Grupa E. Andrzej Szewczenko, 25 maja 2005 roku, nie strzelił rzutu karnego i Liverpool został mistrzem klubowym Europy, Węgry. Ale lepiej Andrzeja Szewczenki o tę sytuację i obronę Jerzego Dudka nie pytać. Wracamy oczywiście do losowania. Węgry, Mołdawia, San Marino. Grupa E. Grupa F. Były selekcjoner reprezentacji Ukrainy Ołech Błochin. Latwia joining group F. Latwia joining Georgia and Malta in group F. Last three balls. Łotwa, Gruzja, Malta. G, H and I. Teraz grupa G. Wales. Walia. Wales with Montenegro in group Walia i Czarnogóra. No to już będą na pewno mecze, które przyniosą sporo emocji. Then group w tle widzimy również ludzi naszej piłki, Jerzy Engel, Andrzej Strejlał. Cypr. After Iceland, Cypr we have i Islandia trafiają do grupy H. Very good. And let's see the last one. No i ostatnia drużyna. Which to musi być, być nie może.
to Poland. No i znów Gianni Infantino. Tak, dystans między Polską i Ukrainą jest duży, chociaż kraje sąsiadują ze sobą. Pod number koszyk numer 3, drodzy Państwo, a w nim Izrael, Bułgaria, Finlandia, Norwegia, Irlandia, Republika Irlandii oczywiście, Szkocja, Irlandia Północna, Austria oraz Bośnia i Hercegowina. Czas nas goni, drodzy Państwo. Grupa A. Zbigniew Boniek losuje Austrię, a więc współgospodarz ostatnich mistrzostw Europy i nasz grupowy rywal. Ciekawe, czy będzie sędziował mecz Austrii Howard Webb w eliminacjach, niewykluczone. Austria, Belgia, Kazachstan, Azerbejdżan w grupie A na razie, w grupie B Andrzej Szarmach przydziela Republikę Irlandii. With the former Yugoslav Republic of Macedonia, Irlandia, Macedonia, Armenia, Andorra, grupa A. Grupa B, przepraszam. Still see everyone smiling. Na razie wszyscy jeszcze się uśmiechają. Let's see. To jest grupa B. W grupie C. Northern Ireland, Irlandia Północna. C, joining Slovenia, Estonia. A więc w przypadku Słowenii to będzie powtórka eliminacji do Mistrzostw Świata oczywiście roku 2010. Irlandia Północna, Słowenia, Estonia, Wyspy Owcze. To była grupa C, teraz grupa D. With Bosnia i Hercegowina. Bosnia-Hercegowina, joining Belarus, Albania. Bosnia-Hercegowina, Białoruś, Albania i Luksemburg. To jest grupa D na razie. W grupie E. Let's move to the group E. And the next one is Finland. Finlandia. Finland, Hungary, Moldova, San Marino. Finlandia, Węgry, Mołdawia i San Marino w grupie E. Finland, who participated already in 11 qualifying rounds of the year. 11 eliminacje dla Finlandii. Andrzej Szarmach teraz przydziela do grupy F Izrael. Izrael z Łotwą, Gruzją i Maltą. Latwia, Georgia and Malta. Czas na grupy the last three. Pięciozespołowe w grupie G. Los w postaci Zbigniewa Bonika umieszcza reprezentację Bułgarii. The first one, joining group G, joining Wales, Bułgaria, Walia i Czarnogóra w grupie G. Bulgaria, who participated in the Euros 96 and 2004. 96 i 2004 rok to był czas, kiedy Bułgaria grała w turniejach finałowych. To może być ciekawa grupa. Teraz H, Norwegia. Joining Cyprus and Iceland. Norwegia, Cypr, Islandia w grupie H. Iceland and the last one. No i oczywiście teraz grupa I. It should be. Szkocja. And it is rzeczywiście Scotland. Kolejna niespodzianka. Scotland joining Lithuania and Liechtenstein. I think we've seen there already. To oczywiście żart. Naturalnie. Szkocja, Litwa, Liechtenstein w grupie I. Drodzy Państwo, to jest już ten moment, kiedy losujemy silne drużyny. Jeszcze nie te najsilniejsze, ale koszyk numer 2, ostatni po stronie ukraińskiej, gdzie są panowie Szewczenko i Błochin. Pod number 2 with the second best seeded teams. We have Greece, we have Grecja, Czech Republic, Czechy, we have Sweden, Szwecja, Szwajcaria, Serbia, Serbia, Turcja, Dania, Turkey, Słowacja i Rumunia. Slovakia, a więc mamy tutaj, drodzy Państwo, mistrza Europy z roku 2004, a więc Grecję z tego pamiętnego turnieju w Portugalii. Zobaczymy, co się będzie działo za moment. Kto trafi do grupy A? Group A with Turcja. Turkey, Austria, Belgium, to mecz między Turcją a Austrią będzie bardzo ciekawy z przyczyn nie tylko sportowych. Turcja, Austria, Belgia, Kazachstan, Azerbejdżan. To jest grupa A. And let's see the next one. Grupa B. Which is Slovakia. Słowacja. Qualified for the World Cup, joining the Republic of Ireland. Słowacja oczywiście zakwalifikowała się także do mundialu w RPA jako debiutant na tym turnieju.
Słowacja z Irlandią, Macedonią, Armenią i Andorą w grupie B. W grupie C będzie Serbia. Bardzo silny zespół i wszystko wskazuje na to, że niedługo rywale reprezentacji Polski przed mundialem w RPA. W meczu towarzyskim Serbia z Irlandią Północną, Słowenią, Estonią i Wyspami Owczymi w grupie C. Do grupy D trafia zaś Rumunia. Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Albania i Luksemburg będą rywalizowały w grupie D. Rumunia była w czterech turniejach finałowych jak do tej pory. Grupa E. Szwecja, Finlandia, Węgry, Mołdawia, San Marino w grupie E. Tu oczywiście ciekawe starcie pomiędzy Szwecją i Finlandią. Jeszcze cztery zespoły z koszyka numer 2. O, nie jest tak łatwo. Voilà. A jednak się udało. Let's see, didn't want to go out. Grecja, drodzy Państwo. Kraj, w którym Ottore Hagel po zdobyciu Mistrzostwa Europy, ten gentleman w środku ekranu, otrzymał nie tylko honorowe obywatelstwo, ale też zdaje się, że postawiono mu jakiś pomnik. Grecja z Izraelem, Łotwą, Gruzją i Maltą w grupie F. G. Grupa G. To jest drużyna Szwajcarii. Współgospodarz Euro 2008 trafia do grupy z Bułgarią, Walią i Czarnogórą. Naprawdę interesująca grupa G. W grupie H znajdzie się zaś Dania. Dania z Norwegią, Cyprem i Islandią. Dania mistrz w roku 1992. Przypomniał sobie o tym Gianni Infantino. No i oczywiście w grupie I zmierzy się ze Szkocją, Litwą i Liechtensteinem. Andrzej Szewczenko, Łech Włochin swoją pracę już wykonali. Teraz najbardziej emocjonujący koszyk numer 1. Teraz z pewnością serca biją mocniej przedstawicielom tych oto federacji: Hiszpania, Niemcy, Holandia, Włochy, Anglia, Chorwacja, Portugalia, Francja i Rosja. Aż roi się tutaj od znakomitości piłkarskich. Rosja nie może być w tej samej grupie co Gruzja. Więc jeżeli Zbigniew Boniek ewentualnie by tak wylosował, no to znów trzeba byłoby dokonać się zmiany. Zaczynamy od grupy A, do której trafia zespół Niemiec. Germany. Ależ to będzie grupa, drodzy Państwo. Niemcy, Turcja, Austria, Belgia, Kazachstan i Azerbejdżan. Szczególnie ta rywalizacja między Niemcami, Turcją i Austrią będzie miała wiele podtekstów. Spotkanie starych przyjaciół, jak to nazywał Gianni Infantino. Grupa B. Rosja. And we have Russia in group B. Rosja, Słowacja, Irlandia, Macedonia, Armenia, Andora. Tak wygląda grupa B. Półfinalista ostatniego turnieju Euro 2008 Rosja. Grupa C. Zbigniew Boniek losuje zespół Włoch. Italy, the world champion, the reigning world champion in Group C with Serbia, drużyna Island, Slovenia, Estonia, very Włochy, Serbia, Irlandia Północna, Słowenia, Estonia, Wyspy Owcze. Wcale Włochom nie będzie tak łatwo. Grupa D. Francja. France, La France is joining Group D with Romania, Bosnia, Belarus, turnieju w roku 1984, kiedy to kapitan drużyny Francji był Michel Platini, i turnieju w roku 2000. W grupie D Francja, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Albania i Luksemburg. 9 goli w 84 roku. Najlepszy strzelec w historii, Michel Platini. Przypomniał o tym Gianni Infantino. Holandia.
with Sweden, Finland, Hungary, też będzie ciekawie. Holandia, Szwecja, Finlandia, Węgry, Mołdawia i San Marino, to jest grupa E, drodzy Państwo. No i wiemy już last four balls. Większość. Znam odpowiedzi na większość z pytań dotyczących tej ceremonii losowania. Ostatnie cztery drużyny. Chorwacja. Chorwacja, Grecja, Izrael, Łotwa, Gruzja, Malta to grupa F. Izrael, Latwia, Georgia and Malta. Very strong group as well. Także zdaniem sekretarza generalnego UEFA bardzo silna grupa. Tak jest zaiste, grupa G. Kto zagra ze Szwajcarią, Bułgarią, Walią i Czarnogórą? Let's see. It is Anglia. Anglia nie grała. Fabio Capello oczywiście, selekcjoner Anglików, nie grała na boiskach Szwajcarii i Austrii podczas Euro 2008, więc ma coś do udowodnienia. Coś na kształt uśmiechu dostrzegł Gianni Infantino na twarzy Fabio Capello. Grupa H. Do Danii, Norwegii, Cypru i Islandii trafia Portugalia. Portugal joining Denmark, Norway, Cyprus and Iceland in group H. To też jest